Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam mega serdecznie wszystkich fanów gier wideo na kanale do Diabła z grami. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku opowiem wam o najciekawszych grach, które wychodzą na Nintendo Switch, ale cholera, nikt o nich nie mówi, więc nie mam bladego pojęcia, dlaczego tak jest, więc słuchajcie, teraz ja tu przybywam, żeby wam właśnie o nich opowiedzieć. Nie będę, słuchajcie, mówił o grach typu Tears of Kingdom, typu Advance Wars, o takich, wiecie, oczywistych oczywistościach, no bo to chyba każdy czeka, a ja tu znalazłem dla was parę tytułów, na których bardzo mało się mówi, z tego co widzę w polskim, przynajmniej internecie, w polskim trochę wcale, więc słuchajcie, czas przekonać się, co tutaj dla was diabeł przygotował. Moi drodzy, Deathwish Enforces to tytuł, który niedawno ukazał się nakładem Limited Run Productions. Ja szczerze mówiąc bardzo mocno czekam na jakąś taką opcję, żeby gra ukazała się, nie wiem, w bardziej dostępny sposób dla nas europejskich graczy, jeżeli chodzi o pudełko, no bo tylko spójrzcie, jak to wygląda. No słuchajcie, sam tytuł generalnie rzecz biorąc jest taką strzelanką 2D z pięknym pixel artem w klimacie lat 80. Tutaj filmy na przykład z takim aktorem, kiedyś był Charles Bronson, nie wiem czy kojarzycie, na Maxa mi się, słuchajcie, kojarzy ten tytuł. Generalnie rzecz biorąc gra, no kurde, wygląda jak taki kolejny Huntdown, nie? Tutaj będziemy, wiecie, jeździli furami, strzelali do bossów, wcielali się w bardzo fajne, takie mega klimatyczne, oldschoolowe postaci. Jaram się bardzo mocno tym tytułem, powiem wam szczerze, coś mi kurde przynosi, spędzi. No, słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, tytuł można sprowadzić z Limited Run i tu mam do was takie pytanie, jeżeli ktoś zechciałby z was sprowadzać go sobie, dajcie mi znać w DM-ie, ja mega, mega chętnie tutaj zamówię sobie razem z wami. No kurde, fajnie to wygląda, muszę wam przyznać i powiem wam tak, że jeżeli mi się nie uda w ciągu tam, powiedzmy, najbliższych 2 miesięcy tego tytułu jakoś kupić w pudełku, no to rąbię, ściągam, nie? Bo to wygląda świetnie. Moi drodzy, jest taki deweloper, nazywa się Yacht Club Games, który jest chyba tak piekielnie, przynajmniej w moim mniemaniu, zasłużonym deweloperem, jeżeli chodzi o gaming i gry indie, że nie wiem, że jakby ktokolwiek, gdyby miał firmę, która robi gry i przyszedłby do mnie chłop z Yacht Club Games albo dziewczyna z Yacht Club Games, to dałbym pewnie od razu posadę dyrektora. Mianowicie są to twórcy Shovel Knight, czyli totalnie uwielbianej, ukochanej mojej serii gier, które są platformówkami takimi pixelartowymi z genialnym głównym bohaterem, fantastycznym światem, świetnym, cudownym gameplayem. Moi drodzy, i oni robią kolejny tytuł. I jest to Mina the Hollower. To jest to gra, w której, która generalnie rzecz biorąc, z tego co czytałem wypowiedzi twórców, no to jest ona tytułem, który ma hołdować bardzo mocno erze Game Boy Color. I rozumiem, o co tu chodzi. Gra generalnie ma być połączeniem Bloodborne z Zeldą. Coś takiego. Dlaczego Bloodborne? Ponieważ walka w grze ma być mega trudna i w momencie, w którym zginiemy, no to mamy, wiecie, takie te dusze do odzyskania, czy taka Souls-like. Gra, jeżeli chodzi o taki sam tryb rozgrywki, będzie taką właśnie bardzo mocno zeldowata, czyli mamy kamerę z góry, dungeony, małe takie plansze, wiecie, ale takie mini, nie wiem, dioramki? Nie, to chyba dioramka nie jest, ale nieważne, które są wręcz upstrzone przeróżnymi sekretami, wiecie, puknij tam w ścianę, coś się otworzy i tak dalej, no cholera, wygląda to absolutnie fantastycznie, a żeby podkręcić tą fantastyczność tego tytułu, no to kurde, wychodzi do tego jeszcze w pudełku na Nintendo Switch, nie? W sensie, wiecie, no gra, zresztą, spójrzcie jak to wygląda, to jest to, co ja właśnie w gamingu kocham najbardziej. Piękny pixel art, fajny pomysł na rozgrywkę, no i gameplay, który widać, że będzie absolutnie tutaj wymiatał. Wiecie dobrze, że kocham bitemapy wszelakie, nie? Jestem turbofanem od małego dziecka, w ogóle pierwszą grą, którą ja widziałem w salonie arcade ever, był chyba jakiś tam któraś z części Boże Święty, jak ta się teraz gra na Streets of Rage, o właśnie, wypadło mi, słuchajcie, z tej łysej głowy. No i w momencie, jeszcze do tego jestem też wielkim fanem, to o tym nie wiecie, ale szykuję ciekawy w ogóle format chyba na kanał, w którym będę wam taki rzeczy opowiadał. Jestem wielkim fanem kina Tormy. Nie wiem, czy znacie, słuchajcie, Torma to jest taka, to jest od nazwiska twórcy tego, wytwórnia w USA, która robi takie okropnie złe filmy, nie? Typu, wiecie, atak za tych klonów z kosmosu, nie? I ich taką najbardziej znaną marką jest Toxic Avenger, czyli Toksyczny Mściciel. Jest to, słuchajcie, taki, też ta Troma praktycznie stała się gatunkiem filmowym, ale jest to generalnie rzecz biorąc bohater, który doczekał się serii filmów w latach 80., doczekał się także animowanego serialu pod tytułem Toxic Crusaders. Jest to gość, który był pomywaczem w szkole, w sensie chodził, wiecie, sprzątał szkołę, nie? Z tym, Jezus Maria, taki odwierny, z mopem. No i go tam uczniowie dojeżdżali, aż w pewnym momencie tak go dojechali, że go wrzucili do jakiejś toksycznej beczki, nie? No i tego dnia ten słabowity cieć szkolny umarł, a pojawił się on.
toksyczny mściciel. No, i moi drodzy, i wiecie, wylazł z tego toksyczny mściciel, czyli taki wielki, łysy, napakowany, zielony gość, który, i to nie był Hulk, Jezu, ile to policji lata wokół tego bloku, nie wiem, o co tu chodzi. Bardzo możliwe, że tak dobrze gadam o tych grach, że jest to zbrodnia, nie? I chcą mnie teraz zabrać. No, ale wracając do gry, słuchajcie, chodzony beat'em up z grafiką bardzo mi się kojarzącą z żółwiami, jest bardzo podobną taką w ogóle kolorystyką i vibe'em lat 80. To może być przehit, nie? Mega mocno na to czekam. Nie do końca znam te postaci, ponieważ postaci, które występują w tej grze, no to są, wiecie, z bajki, nie? A ja pamiętam, że w Polsce ta bajka nie leciała, albo ja nie wiem o tym, żeby leciała, ale ja wtedy znałem wszystkie bajki, więc cholera jasna pewnie nie było, ale były naklejki z tej kreskówki w jakichś gumach do rzucia. Ja te, stąd mi się kojarzą te postaci, nie? Oprócz oczywiście Toxic Avengera, no bo jego znam. Sam beat'em up wygląda absolutnie fantastycznie i mam nadzieję, że osiągnie duży sukces i będzie naprawdę świetną grą. No cholera jasna, czekam. Moi drodzy, z tego co się orientuję, to w maju już zamyka się cały ten proces poprawiania, naprawiania, wychodzenia ze wczesnego dostępu gry Darkest Dungeon, czyli kontynuacji jednej z moich ulubionych gier indie ever, czyli Darkest Dungeon 1, wow. Słuchajcie, gra wyjdzie na konsolę, na pewno, wyjdzie też, myślę, że na Nintendo Switch, bo jasna cholera, no nie ma tam takiej grafiki, żeby to, wiecie, no jakoś nie poszło, a nawet jeżeli mają trochę okroić grafikę, to niech ją okroją, ale i tak wydadzą ten tytuł na Nintendo Switch, no bo to jest dla mnie po prostu jeden z lepszych roguelike'ów w grze. Tym razem zamiast chodzić po podziemiach, będziemy się poruszać w świecie takim a la powozem i tam będziemy toczyć turowe walki. No, gra posiada mega mroczny klimat, ja jestem wielkim fanem Darkest Dungeon i też bardzo mocno czekam po prostu, nie? Czekam, ale z taką trochę obawą, no bo ja się tutaj nie chcę z wami, nie chcę wam jakoś tak, nie wiem, żalić, chwalić, ale ja przy Darkest Dungeon na PlayStation 4 spędziłem 270 godzin ponad, nie? To było totalne dla mnie szaleństwo i ja celowo tej gry nie kupiłem sobie nigdy na Nintendo Switch, bo ja wiem, co by było, nie? Kolejne 270 godzin na bank. Ja po prostu jestem, ja gram w Darkest Dungeon jak zahipnotyzowany, nie? To są tytuły, od których powinien trzymać się z daleka. Moi drodzy, nie lubię wrestlingu, nie cierpię go, ale jak byłem dzieciakiem, to bardzo go lubiłem, więc kilku wrestlerów kojarzę. No ale słuchajcie, tak żeby nie było, że od czapy mówię o tym wrestlingu. Słuchajcie, wrestlingu nie lubię, ale japońskie RPG kocham. A jeżeli są dobrze zrobione, z dobrym pixelartem, to mogą opowiadać nawet o sprzedawcach papieru toaletowego i tak bym kupił. A tutaj mamy grę, która właśnie jest, nazywa się Wrestle Quest. I jest, słuchajcie, japońskim RPG-iem w uniwersum wrestlingu lat 80. Będziemy poznawali te wszystkie kultowe postaci, jak Hulk Hogan, Jake Snake, kurde, reszty nie pamiętam, no, ale wiecie, o co chodzi, gra będzie miała turową walkę na ringu, świetne. Będzie miała całą masę questów. Pod kątem wyglądu, w sensie pod kątem graficznym, no to wygląda absolutnie wręcz cudownie i na maksa czekam i się strasznie jaram, bo to, wiecie co ja widzę w tej grze? Taką nutkę geniuszu, jaką miał Eastward, nie? Że to jest gra robiona przez fanów gier wideo, dla fanów gier wideo, żeby po prostu ten gameplay był dopracowany w 100%. No cholera, to wygląda cudownie, nie? Bardzo, ale to bardzo mi się ten tytuł podoba i na niego mocno czekam. Kolejna gra to jest tytuł, który jeżeli on tym razem nie osiągnie sukcesu, to ja się obrażam. Ja w ogóle wychodzę, nie? Bo jest to kontynuacja My Time at Portia, która w dziwny sposób w Polsce, bo za granicą jest dość popularna, nie osiągnęła jakiegoś takiego mega sukcesu. To jest taki, kurczę, Stardew Valley, Harvest Moon, Story of Seasons, Animal trochę Crossing, takiej wersji 2.0, czyli wiecie, tam mówię o Porsche, nie? Tam mieliśmy kamerę usadzoną za pleców, bardziej rozbudowane mechaniki tego wszystkiego, świat taki pełny, że tak powiem, 3D. No i teraz mamy kolejną część, która przenosi nas do Sandrock, czyli takiej bardziej właśnie sandrockowej, dosłownie, pustynno-kamiennej lokacji, tak? Będziemy znowu mogli sobie rozwijać naszą farmę, nasze maszyny, pewnie tutaj jakieś takie bardziej górnicze będą wchodziły w grę, zawierać śluby i żyć w sobie fantastycznie po prostu. No, ja lubię takie gry, słuchajcie, i tutaj myślę, że ten Sandrock będzie bardzo dobry, no. Porsche była fantastyczna, nie? Tu dużo chyba użyłam w tym odcinku słowa fantastycznie. No ale to fantastycznie, nie? Dlatego przechodzimy do ostatniej gry. Dawno nie miałem czegoś takiego, że buchnąć śmiechem w trakcie oglądania gameplayu z jakiejś gierki, słuchajcie. I tak mam z grą Bad and Fred. I to jest, słuchajcie, zajebiste, bo jest to gra głównie koopowa. Można grać też w singlu, ale generalnie rzecz biorąc gra opowiada o dwóch pingwinach, które są ze sobą połączone jakąś liną albo kajdankami i nie mogą się rozerwać. Wiecie, o co chodzi? A jednym pingwinem steruje drugi gracz, a drugim drugi. Co, no, gra jest platformówką, nie? Co powoduje całą masę na pewno zabawnych sytuacji. Będziemy wielokrotnie ginęli przez naszego tutaj przyjaciela, który będzie razem do nas przypięty, a jeżeli nie będziemy chcieli tak robić, no to i grać samemu, to do naszego pingwina będzie przywiązany kamień.
Cholera, ale to jest kretyńskie, nie? Tak kretyńskie, że aż dobre i mega mocno będę się zastanawiał albo nad zakupem, albo w ogóle nad obserwowaniem tego tytułu, żeby dowiedzieć się, co tam takiego, wiecie, tutaj twórcy wysmażyli. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Napiszcie mi, na jakie gry w ogóle mega mocno czekacie i takie, o których się tak nie mówi, nie? No bo nie mówię o tych, wiecie, totalnie mainstreamowych tytułach, tylko właśnie takich bardziej hidden gemach. A, jeszcze mam do Was jedno pytanie. Chciałem, w ogóle myślę teraz nad tytułem do tego odcinka, zapewne będzie on brzmiał, że gry, o których nikt nie mówi, ale jak napisać hidden gemy po polsku? W sensie ukryte klejnoty, diamenty? Najlepsze ukryte klejnoty na Nintendo Switch. Ta, chyba sobie już pójdę. Wpadajcie na Patronite, na grupę Do Diabła z Grami, na Discord Do Diabła z Grami, sprawdźcie ofertę z hubu Perfect Blue, a my widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami. Na razie, cześć.